Więc chciałem wam powiedzieć dzisiaj o tym, że w 1782 roku urodził się William Miller. Сегодня хотел бы вам рассказать о том, что в 1782 году родился William Miller. Знаете то название? Известно ли вам эта фамилия? Ктось не знает, ктось не ве, кто это был William Miller? Все слышали о нем. Так. Więc właśnie w tym roku się urodził. W wielkiej biedzie chodził do szkoły tylko wtedy, kiedy nie było prac polowych. On rodzился w biednej семье, chodził w szkole tylko тогда, когда не было работы возле дома. Mama nauczyła go czytać po to, żeby w szkole czytał psalmy i śpiewał pieśni. Mama nauczyła go czytać tylko dlatego, żeby on mógł czytać psalmy i pieć pieśni. Kiedy tam mógł być, prawda? I to jego życie tak się toczyło, aż w końcu został deistą. Po prostu wierzył, że Bóg stworzył wszystko, ale że się już tym nie interesuje. I tak jego życie wyglądało do momentu, kiedy on stał deistą. Deist to człowiek, który wierzy w to, że Bóg stworzył ten świat, no stworzył i zostawił go i wszystko. I po prostu to sobie tak wszystko idzie, jak tam gdzieś przypadki rządzą wszystkim. Nie bardzo wierzył w Biblię, nie bardzo wierzył w Boga. On widział Biblię jako książkę pewnej grupy trzymającej władzę, żeby nie wolić ludzi. On tak wierzył, że Bóg stworzył ten świat i bросил, i nie wierzył w Biblię, a on dla niego Biblia była takim jakby metodem kontroli ludzi, i te, którzy byli jakby u władzy, oni tym образом kontrolowali ludzi przez Biblię. Tak on to widział. Taką miał ideę, że napisali to ludzie po to, żeby wpływać na innych, żeby byli im posłuszni. To jest, on считал, że Biblię napisali tylko dlatego, żeby mieć wpływanie na drugich ludzi, żeby ci byli posłuszni tym wpływającym. Ale w pewnym momencie życia, bo nie będziemy opowiadali tutaj całej historii Williama Millera, w pewnym momencie życia jednak zupełnie inaczej zaczął na Biblię patrzeć. No przyszedł taki moment, kiedy on начал смотреть на Библию по-другому. I doszedł do wniosku, że jednak jest to Słowo Boże, w którym zapisana jest cała historia tego świata. I on понял, że ta Biblia jest Bożym Słowem, w którym zapisana cała historia tego świata. I kiedy zaczął studiować właśnie to Słowo Boże, doszedł do wniosku, biorąc pod uwagę rozmaite jeszcze inne tam wydarzenia, że w konkretnym dniu i w konkretnym roku Pan Jezus wróci. I kiedy on начал изучать Библию, to on понял, что в конкретный день, в конкретном году Бог вернется. Biorąc pod uwagę tą poprawkę, w końcu doszedł do tego, że to będzie 22 października 1844 roku, prawda? I tak изучая, on понял, что 22 октября 1844 года Иисус должен прийти второй раз. Powiedzcie mi, czy miał podstawy, żeby tak myśleć? Было ли у него основание к такому мышлению? Czy po prostu tak z powietrza se to wziął i o, wtedy przyjdzie? Ili prosto tak z wozducha wyciągnął takie idee, o, тогда on przyjdzie. Miał podstawy? Jakie? Jakie основание było? No konkretnie, jakie? Proroctwo 2300 wieczorów, tak? Proroctwo, da, 2300 wieczorów. Czyli proroctwo, tak? 2300 wieczorów, tak? I po prostu wziął początek w 457, policzył i będzie to w 1844, tak? Ale nie wiedział, że o tym dniu ani godzinie nikt nie wie? Że to jest napisane w Słowie Bożym? I my znamy, że on wziął jakby god 457, posчитал jakby все года i получила эта data, но опять же вопрос, on nie znał o tym, że dnia i czasu nikt nie zna, kiedy Jezus wrócił? Czy nic więcej oprócz tego proroctwa nie świadczyło, że Chrystus wraca? Czy jeszcze było coś, na czym się opierał? Było li jeszcze coś, na czym jakby on основывал swoją propowiedź, скажем tak, ili tylko to jedno proroctwo? Znaki czasu. Właśnie on przeczytał w Biblii, w Ewangelii Łukasza, w rozdziale 21 na przykład, przeczytał tak. I będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Moce niebios się poruszą i wtedy ujrzą znak Syna Człowieczego. Prawda? Tak, tak to przeczytał, nie?
Было ли какие-то да, знамения, на основании чего он это как бы основывал, да, свое учение? И, например, мы читаем 21 глава Евангелия от Луки, 25 стих. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, и на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмучится, и далее. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке». To jest tylko jedno miejsce w Biblii, gdzie jest powiedziane o znakach zbliżającego się Chrystusa. To jedno z miejsc w Biblii, gdzie mówi o znamieniach przed przyszłym Jezusa. Jest ich więcej, jest powiedziane o trzęsieniach, o zaćmieniu słońca, księżyca. Jest mnogo drugich znamieni, da, gdzie mówi o ziemietrzęsieniach, o tym, że będzie zaćmienie słońca, luny. I wiecie, czy to miało miejsce, czy to się stało, zanim Miller zaczął głosić, że Pan Jezus wraca? И исполнилось ли что-то перед тем, как Миллер начал проповедовать? Правда? Бо przecież było wielkie trzęsienie ziemi, które nazywamy trzęsieniem ziemi w Lizbonie, prawda? Было большое землетрясение, которое сейчас называется землетрясением в Лизбоне. Jeszcze takiego ogromnego nigdy nie było. Такого большого не было никогда. А потом mieliśmy te wszystkie znaki po kolei wypisane, czyli zaćmienie słońca, zaćmienie księżyca i spadanie gwiazd, prawda? I potem było zaćmienie słońca, zaćmienie luny, padali gwiazdy. Wszystkie te wydarzenia miały miejsce zanim Miller on zaczął głosić w 33, ale powiedział, że w 44 Pan Jezus wróci. To wszystko się stało wcześniej. Он начал проповедовать Миллер в 1833 году, и до этого времени уже все эти знамения исполнились. И поэтому он посчитал, что в 44 году Иисус должен прийти. Czyli krótko mówiąc, nie tylko to, że 2300 wieczorów i poranków wskazywało na tą datę, ale te wszystkie wydarzenia mówiły, że oto Chrystus wraca. То есть не только это пророчество, но все происшествия, все, что происходило, подтверждало, что Иисус возвращается. Ale Pan Jezus, jak wiemy, nie wrócił. No Jezus nie wrócił. Prawda? I od tego czasu ciągle pojawiają się w umysłach ludzi idee, że jak coś się wydarzy, o, to musi się stać, to wtedy Chrystus wróci. I z tych pór prawda? U nas jest takie myślenie, da, że вот что-то должно произойти, i после этого происшествия Иисус уже точно должен прийти. Muszą być wojny. Должны быть войны. Głód. Голод. Nienawiść. Kto tak kogo to nienawidzi? Ludzie muszą być okropnie źli. Ludzie będą ocień zły. Rozmaite choroby muszą przyjść. Różne boleźnie przyjdą. Jak to będzie, to Pan Jezus przychodzi. I jak to wszystko będzie, Jezus przyjdzie zrazu, że. I wiecie, w 1914 roku wybuchła pierwsza wojna światowa. Wiecie, ile ludzi zginęło wtedy? W pierwszej wojnie światowej? В 1914 году была Первая мировая война. Знает ли кто-то, сколько людей погибло во время этой войны? Сгинуло тогда 14 миллионов людей, а на свете не было 7 миллиардов, так как сейчас. Więc 14 миллионов – это была огромная liczba. Тогда погибло 14 миллионов людей, но население Земли не выносило 7 миллиардов, как сейчас, а намного меньше, поэтому это было огромное количество. Как мыслите, чи люди, которые верили в Библию, говорили, ну, это уже конец света? I jak wy думаете, wierzący w Biblię, mówili, вот, już koniec mira. No już gorzej nie może być, takie bestialstwo. Chórze nie może być, da, to już jest koniec. To wszystko, koniec prawda? Mira. Prawda? Na pewno tak mówili, wielu ludzi na pewno tak mówiło. To jest koniec. Ja wierzę, że to mnogie ludzie tak mówili, da, wszystko, to już koniec mira. Ale w 1918 roku wybuchła pandemia hiszpanki, grypy. W 1918 roku była epidemia, w Polsce nazywa się hiszpańska, hiszpański grip. Zginęło wtedy, wiecie ile? Skolka ludzi pogibla, kto znaje? Z powodu tej pandemii? Ile? 50 milionów. 50 milionów ludzi wtedy umarło. I za epidemii tego gripa umierło 50 milionów ludzi wtedy. Jak myślicie? Mówili ludzie, że to musi być już koniec świata teraz, bo przyszła taka pandemia? I jak wy думаете, mówili li ludzie, wszystko, to już точно koniec mira? 50, to więcej niż w wojnie. Больше, чем во время войны ludzi погибло. To byli pewni, że to musi być koniec. Prawda? Oni byli bardziej czym uwierzeni, że to wszystko, to już koniec mira. W latach 1921 do 1940 na Ukrainie panował ogromny głód. Nie wiem, czy znacie tą historię. Znacie. Z 1920 roku do 1940 roku na Ukrainie był ogromny głód. Wiecie, ile umarło?
Кто знает, сколько людей погибло? С поводу того всего, что там działo, бо там, например, забиано, была кара смерти за то, что кто-то украл одно жбло. В то время была смертная казнь, если кто-то украл один колос. До того степня дошло. Видите, люди сгинуло с голоду из тех кар. И знаете, сколько людей погибло? Źródła podają, że mniej więcej około 10 milionów. Będzie jeszcze większy głód? Informacja, my znamy, że około 10 milionów ludzi pogibło. I jak wy думаете, będzie jeszcze bardziej silny głód? To musi przyjść Pan Jezus, to musi być koniec. Przecież takie rzeczy. Ale wiecie, w 1939 roku rozpoczęła się druga wojna światowa. No pożar w 1939 roku zaczyna się druga światowa wojna. Bestialstwo przybrało nowy rozmiar. И то, как злость, делали, зло. Да, это зло, это все как бы новый размер набрало, новую форму. Никогда вчесней не был знаны размер того зла, как был в часе Другой войны Световой. И то, как люди вели себя, это раньше никто себя так не вел, как во время Второй мировой войны в плохом смысле. 78% жидов европейских стало замордованных только для того, что были жидами. 78% европейских евреев уничтожили только потому, что они были евреями. Nic więcej nie zrobili. Ничего не сделали. Bestialstwo на границе. Это были ужасные вещи. А в Другой войне światowej сгинуло ile? А во время Второй мировой войны сколько людей погибло? Różne są szacunki, ale zakres jest taki. 50 do 80 milionów ludzi. Milionów ludzi. Milionów. Tylko, że wtedy było 2-3 miliarda. To dzisiaj musiałoby... Żeby dorównać temu, musiało być 3 razy więcej, tak? Bo mamy 7 miliardów. I тогда погибло точно неизвестно от 50 до 80 миллионов людей, но население Земли выносило около 3 миллиардов, 2-3 миллиарда. И сейчас, если бы как бы перевести на наше время, то должно было бы погибнуть 3 раза больше людей, так как 3 раза больше людей на Земле находится. Kiedy mój teść był w niewoli w Berlinie, когда мой свекор был в плену в Берлине, i zaczęły się te bombardowania już potem aliantów, to bombardowali takimi bombami fosforowymi. I начали бомбардировку Берлина и бомбардировали такими фосфорными бомбами. Że jak to spadło do rzeki, to cała rzeka się paliła. I когда такая бомба попала в реку, то вся река горела. I ludzie mówili, że to na pewno jest koniec świata, bo już wszystko się dookoła pali. И люди говорили, это уже точно конец мира, все горит вокруг, даже вода. Bo jest niemożliwością, żeby mógł świat jeszcze istnieć dalej po takim bestialstwie i po takiej wojnie. И после таких ужасных вещей это невозможно, чтобы этот мир мог существовать дальше. Ale mamy 2022 rok. А сейчас 2022 год. Dalej to istnieje. И дальше все существует. W międzyczasie mieliśmy Ruandę, Jugosławię, teraz mamy Ukrainę. И были разные войны, да, Руанда, Югославия, Украина сейчас. Сирия и те иные места. И мы знаем, да, Сирия, другие места. Bestialstwo niewyobrażalne. Złość. Зло не не знаю, как перевести слово бестиальство. Но... Бестия – то есть зверь, такие дикие. Я вем, только не умею перетлумачить. Dobrze, извините, dobrze. Не знаю, как перевести это слово, но само как бы то, что люди делают, это просто ужасные вещи. В конце приходит пандемия. И приходит пандемия. Teraźniejsza. И что слышите? И что вы слышите? Конец мира, некоторые говорят. Не ма шанс, муси то пасть. Правда? Муси то пасть. Нет возможности, чтобы это дальше существовало, да? Это все должно закончиться. Верите в то? Верите ли вы в это? Что из-за пандемии то падне? Что из-за пандемии это все закончится и мир закончится? Або же с поводу какой-то войны то падне? Или что какая-то война приведет к тому, что все, мир закончится? Powiedzcie mi, czy świat jest gotowy do globalnej wojny, bo wiemy, że globalna wojna musi nastać. Как вы думаете, готов ли наш мир к глобальной войне, которая будет иметь место? Czy ludzie już są tak źli, że więcej się nie da zła robić? Jak myślicie? Czy jeszcze musi zło dojrzeć? Являются ли люди настолько злыми, что уже как бы больше некуда, или еще нет, еще могут развиваться в своей злости? Jest już wystarczająco dużo zła na świecie, jak myślicie? Достаточно уже зла в миру или еще нет? Czy te 80 milionów w II wojnie światowej starczy? Достаточно żeby powiedzieć, o, zło się rozwinęło? Тех погибших 80 миллионов во время Второй мировой войны, чтобы сказать, что все, уже достаточно, зло наполнило чашу или нет? Dlaczego się nie kończy świat? Почему наш мир не заканчивается? Czy jest tak, że Pan Bóg oznaczył jakąś datę i powiedział do tego miejsca i dopiero wtedy przyjdę?
Или же Бог выбрал какую-то конкретную дату и сказал, вот, до того дня это все будет происходить. Я тут mam gdzieś taki fragment, ale nie wiem, czy go teraz znajdę, bo trochę tak to muszę przemodelować, ale w każdym razie mam taki cytat, gdzie jest napisane, że Jezus, o, tutaj go mam. Ellen White napisała tak. Zbawiciel patrzy z nieskończoną tkliwością na duszę, które odkupił własną krwią. Są one obiektem jego miłości, patrzy na nie z niewypowiedzianą tęsknotą. I w jednej z książek Ellen White napisała tak. Iskupiciel smotrzy z takiej niekończającej się zabotą na duszę, którą on iskupił swojej sobstwennej krwią. Oni jawlają się obiektem jego lubwi. On smotrzy na nich z takiej тоской, которую нельзя выразить словами. Тенскнилище уж за кем-то в жизни? Скучали ли вы за кем-то в своей жизни? Что бы вы хотели, чтобы... Что потреба, чтобы тенскнота się скончила? Тенскните, что кто-то здесь выехал, не ма го, не можете знести этой розлонки. Что потреба, чтобы та тенскнота się скончила? И что надо, чтобы вот такая тоска закончилась, да? Вот когда не хватает кого-то нам. Что надо, чтобы это... Все было как бы закончилось. Spotkać się, prawda? Być razem, prawda? Być вместе. No to teraz takie pytanie jest. Pan Jezus tęskni, tak, za nami. Jezus проявляет такую тоску. Chciałby, żebyśmy już byli razem, tak? On chciałby być вместе z nami. No ale może Pan Bóg, Ojciec, wyznaczył datę i powiedział, dobra, synu, ale to jest data i wtedy dopiero przyjdzie. No może тогда Бог Отец wyznaczył какую-то конкретную дату i говорит, syn, ty должен потерпеть до того дня. Jak myślicie? Как вы считаете? Jaki jest Ojciec? Какой есть Отец? Nie тęskni? Nie скучает? Тęskni. To dlaczego że... to jeszcze trwa? Почему Czy 80 тогда... milionów to mało? Почему тогда это все продолжается? Разве 80 миллионов это мало? Wiecie, Ellen White miała takie widzenie odnośnie tego, że aniołowie trzymali cztery wiatry. Ellen White opisuje, że у нее było takie widzenie, że angiele держали cztery wiatra. I już chcieli je puścić. I chcieli ich puścić. Co by to znaczyło dla Ziemi? Co by to oznaczało dla Ziemi? Totalną wojnę, prawda? Totalne zamieszanie. To znaczy, chaos niespotykany. Taki wielki chaos, ogromna wojna. Bo mimo, że teraz mamy wojnę w Ukrainie albo w innych miejscach, to jednak jeszcze nie wszędzie, bo wiatry są trzymane. I поскольку эти ветры, ангелы еще их держат, да, то хотя происходит война на Украине, в других странах, но это не происходит везде, по всему лицу земли. I ci aniołowie już przygotowywali się, żeby puścić, ale nagle z nieba leci do nich szybko inny anioł i mówi... Nie puszczajcie jeszcze tych wiatrów. I ci angiele już gotowi, żeby puścić te wiatry, no wdruk z nieba leci piąty angiel, który mówi im, nie puszczajcie jeszcze, podtrzymajcie te wiatry. Dlaczego mają ich nie puszczać? Dlaczego oni ich nie mogą puścić? Jaki jest motyw tego? Jaka jest idea nie wpuszczać tych wiatrów? Dlaczego? Co tam anioł mówi? Jaki motyw, jaka idea k temu, żeby nie puszczać te wiatry? Proszę? Bo jeszcze nie popieczętowaliśmy wszystkich, prawda? Da, tak jak nie położone pieczęcie się na wszystkich. Jaki problem jest z pieczętowaniem? Tuż się w niebie skończył? Jaka jest problema z tym, żeby położyć pieczęć na wszystkich? Tuż zakończył się? A może pieczęć się wytarła, bo od częstego przybijania się wycierają pieczęcie i trzeba zrobić nową? A może pieczęć stierła się, tak jak bardzo często była używana i pieczęć stierają się od częstego używania? No jaka jest problem z pieczętowaniem? No jaka jest problema? Nie ma tylu aniołów, żeby pieczętować? Proszę? Was? Na ciebie? Ja myślałem, że na mnie. Ja byłem pewny, że na mnie. Ale dobrze, że już nas jest dwóch, jest mi raźniej. I jaka jest problema z tym, da, że to nie zakończywa się? I tu był głos, da, że Jezus czeka na mnie. Przewodniczący mówi, ja myślałem, że tylko na mnie czeka. Dlatego dobrze, że Jezus czeka na, po krajniej mierze, dwóch ludzi. My. Stanowimy ten problem. My являемся się tym problemem. Dlatego problemy. Jest powiedziane, że całe stworzenie wespół wzdycha i boleje, aż objawią się w końcu synowie Boży. I поэтому говорится, что все создание с тяжестью так ожидает, когда явится сын человеческий. James White napisał takie słowa. Wojny, epidemie, głody i trzęsienia ziemi nie są pewnymi znakami końca świata. No to byście dopiero sobie popatrzyli.
A my tak już liczyliśmy na te znaki. Ale to ci potem dam to do przeczytania, ale może... Okay. Dobrze, to mówię. James White сказал, что войны, землетрясения, они не являются такими конкретными знамениями, что это вот все. После этого землетрясения придет Христос. Mamy wojny, potem pokój. Epidemie, potem nastają czasy zdrowia, by pojawiły się czasy głodu, a potem nastają czasy pomyślności, trzęsienia ziemi i znowu czasy pokoju, jednak... Może dotąd przeczytaj, dotąd. Mm-hmm. То есть после войны приходит время покоя, после эпидемии время здоровья, после голода время изобилия, после землетрясения снова приходит времена спокойствия. Czyli to się w kółko powtarza. To постоянно повторяется такое колесо. Раз jest mniej, раз bardziej, раз więcej ludzi ginie, раз mniej. Раз больше людей погибает, раз меньше, раз более сильные землетрясения, потом более менее слабые. To jak to z nami jest? Nie mamy żadnej nadziei, że jakiś znak pokazałby nam przyjście Chrystusa? To jest никакой знак не покажет нам, что вот это уже последнее. У нас нет надежды на какой-то конкретный знак? Może jest gdzieś jakaś choroba albo jakaś wojna opisana w Biblii, że ta jest ostatnia? Возможно, есть какое-то знамение или какая-то война, что мы в Библии написаны, и мы знаем, что вот это уже точно будет последнее происшествие. Ja nie spotkałem się z tym, ale wiecie, co tu pisze James White dalej tak. Jednak poselstwo trzeciego anioła podane jest tylko raz. Wieść trzeciego anioła, dalej mówi James White, ono opisane tylko jeden raz. Postęp tego dzieła w wypełnianiu się proroctwa jest największym i najjaśniejszym światłem, które świeci na religijnym horyzoncie. I rozwicie jakby tego dzieła, tej wieści, jest samym takim silnym i samym bardziej takim светлым светом, который светит на религийном горизонте. Cały depozyt naszego zaufania powinniśmy złożyć w ostatnim poselstwie trzeciego anioła, zupełnie nie obawiając się jakiegokolwiek zawodu. И всё как бы наше такое доверие, весь наш как бы склад доверия мы должны положить на основании доверия этому третьему посланию третьего ангела, и мы точно не будем разочарованы. Co to jest? Poselstwo trzeciego anioła. O czym to jest? A czym mówi trzeci angiel? O papiestwie, nie? Prawda? To o tym jest. O papie głosicie rzymskim. To? Gawicie wy o tym? Drugim ludziom? To jest to sedno poselstwo trzeciego anioła? Является ли это главной мыслью этого послания третьего ангела? Drodzy, Ellen White napisała takie słowa. Celem rolnika, który sieje ziarno i pielęgnuje wzrastającą roślinkę, jest wyprodukowanie zboża. Tak samo boski gospodarz wypatruje zbioru plonów jako wynagrodzenia za swój trud i poświęcenie. Chrystus pragnie odtworzyć siebie w sercach ludzi, a dokonuje tego poprzez tych, którzy w Niego wierzą. Celem życia chrześcijanina jest przyniesienie owocu, czyli odzwierciedlenie charakteru Chrystusa w wierzącym, by mógł on być później odtworzony w innych. Lena White napisała следующие слова. Фермер, он старается делать так, что он сеет зерно, делает все, что заботится о растении и собирает урожай. Точно так же Божий фермер, можно так сказать, должен заботиться о том, чтобы собрать урожай, как вознаграждение за свой труд и посвящение. Христос желает воссоздать себя в сердцах людей и делает это, используя тех, которые в Него верят. Главной целью жизни христианина должно быть принесение какого-то урожая, какого-то плода, то есть, чтобы мы должны быть таким зеркалом, да, мы должны показывать характер Иисуса верующих, и чтобы другие, смотря на нас, могли тоже быть таким проявлением Его характера. В Израилю mieliśmy święta rozmaite, prawda, w Starym Testamencie. Część z nich wskazywała na przyjście pierwsze Pana Jezusa, pewna część wskazywała na drugie przyjście Pana Jezusa, ale w czasie tych drugich świąt był jeden taki specjalny obrzęd, tak zwany obrzęd potrząsania snopem.
В Ветхом Завете мы знаем, что у израильтян были разные праздники, и некоторые праздники они предвещали пришествие Иисуса. И одно из таких интересных праздников, как бы обычаев, это было, что они трясли таким снопом. То показывало, что збоже уже дойжало, что можно собирать. Как мислите, чи все квосы были однаково дойжалые? И это показывало, что уже урожай созрел, и можно его собирать. Но как вы думаете, все ли колосья были одинаково созревшие? Некоторые были трошечки мне дойжалые, иные были целком дойжалые. Ружнее это было, але тен сноп, один-единый, это был аккурат досконалый. И некоторые колосья были более созревшие, другие мнее, но тот один сноп, которым они как бы трясли, он был идеальный. I to jest właśnie to, na co czekają aniołowie, na co czeka Pan Bóg, żeby zapieczętować. Wyobrażacie sobie, że pieczęć jest przyłożona na grzesznika? Na kogoś, kto ma pewne problemy jeszcze w swojej moralności? Именно на это ожидает Бог, чтобы положить свою печать на нас. Разве может он положить печать на кого-то, кто ведет какую-то, не знаю, неморальную жизнь, какие-то плохие поступки? Jego złe życie byłoby zapieczętowane na wieki. Если бы сейчас Бог положил эту печать, то его плохая жизнь была бы запечатана на все время. Więc chodzi o ostatnie pokolenie, chodzi o pieczętowanie. I wiecie, Ellen White napisała taką ciekawą myśl. Jednorodzony Syn Boży przyszedł na nasz świat jako człowiek, aby objawić światu, że ludzie mogą przestrzegać prawa Bożego. Szatan, upadły anioł, oświadczył, że od czasu nieposłuszeństwa Adama żaden człowiek nie może zachować prawa Bożego. Елена Уайт написала следующие слова. Единородный Сын Божий пришел в наш мир как человек, чтобы объявить этому миру, что люди могут соблюдать Божье право. Сатана и его падшие ангелы объявляют, что от времени, когда Адам согрешил, никакой человек не может соблюсти это право в совершенстве. Божий закон. По чьей стороне jesteście? Чью сторону вы хотите занять? Czy Chrystusa, który mówi i udowadnia tak, człowiek w łasce Bożej może żyć pobożnie? Czy też to, co mówi diabeł, nie, nie da się, bo jesteśmy upadli? I czy stronę wy chcecie zaniać? Jezusa, który mówi, ja swoje życie pokazał ciebie, że ty możesz zabludać весь zakon, ili satanu, który mówi, nie, on upadszy, on nie może. Co głosimy przez ten czas od 1844 roku? Co mówimy? Czy to jest treścią naszych kazań, naszych rozmów, że Chrystus odbije swoją sprawiedliwość i doskonałość we mnie? Co jest główną taką ideą naszych rozmów, jak my błogowiestujemy drugim ludziom po 1844 roku? Mówiliśmy my o tym, że Jezus odbraża swoją życie we mnie? Ale powiedzmy nawet, że uwierzymy w to. Tak, to jest prawda, rzeczywiście tak się stanie. Jak to Pan Bóg robi? Jakich metod używa, żeby to się stało w moim życiu? Можем даже сказать, да, Бог так действительно делает, да, Он проявляется в моей жизни, но какие методы Бог использует, чтобы проявить себя в нашей жизни? Уильям Миллер, как был малым детским, еще тогда верил в Бога, то верил, так как научено его в костеле, что Бог есть очень суровый. Уильям Миллер, когда он еще был маленьким ребенком и верил в Бога, то он верил в то, что Бог очень такой строгий, так его научили в церкви. И он вымышлил себе такой способ претерпания на суде. И он придумал себе такую идею, как он может как бы пройти этот суд. Że właśnie będzie robił wszystko, co najlepsze, co tylko może najlepszego w życiu robić. И он будет делать самые хорошие вещи, которые только может человек сделать, чтобы быть как бы хорошим во время суда. Ale zawiódł się na sobie, nie dał rady tak robić. Но он как бы расстроился сам себе. To potem wymyślił, że będzie czynił dobry, że będzie sobie odmawiał dobrych rzeczy, że to też jest pewnego rodzaju zasługa, że o, mogę skorzystać z czegoś dobrego, ale nie, 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 bo ja chcę być tu po stronie Bożej. I potem on przydumał, że poskolko nie może działać tylko хорошие вещи, to будет себе отказывать в чем-то хорошем, и это тоже будет такое посвящение для Бога. Niesamowite, prawda? A to młody człowiek miał z 10 lat. A kiedy Ellen White miała z 13 lat, może 12, to widziała Boga jako strasznego, okropnego, takiego, no nie chcę użyć tutaj tego słowa, ale też bardzo nieprzyjemnego, który czyha tylko na każdy błąd i potem przez miliony lat męczy w piekle każdego.
И тому было 10 лет, когда он имел такой образ Бога. Ленни Уайт, когда было 13 лет, то она видела Бога как такого очень жестокого, который только вот следит за тобой, чтобы ты что-то сделал не так и будет тебе вечить на веки вечные. И была на таком казании, где казнодея мовил, что Пан Бог тих людей зрзуца до того płонącego огня и они по миллионе лет выплывают на górę cali spaleni i wołają do Boga, jak długo jeszcze? A on mówi na całą wieczność i z powrotem wchodzą do tego i ona aż mdlała, jak to słyszała. И один проповедник проповедовал так, что вот грешные, они горят в этом аду миллионы лет, и потом так выплывают наверх, все такие уже сожженные тела, и взывают к Богу: «Боже, как и долго!» А Бог говорит: «Навеки вечные», и они опять как бы опускаются в этом огне. По что они так говорят? Как мыслите, по что они это оповедают в такий способ? Почему они так представляют это людям? Почему так об этом говорят? Что хотят зыскать через то? Чего хотят добиться благодаря этому? Как мыслите? Как вы думаете? Żeby byli ludzie co? Posłuszni, tak? Żeby nie grzeszyli, tak? Bo jak będziesz grzeszył, to widzisz, co cię czeka. Proste. Jaka super metoda ewangelizacji. To po prostu super metoda ewangelizacji, że jeśli ty będziesz grzeszyć, to вот такое тебя ожидает. Ty должен только поступать хорошо. Ja nie wiem, czemu my tego nie używamy. Przecież ludzie by ze strachu byli tak posłuszni Bogu, że coś niesamowitego. Ja nie знаю, почему мы этим не пользуемся. Ведь люди, если бы мы их так застрашили, они бы так боялись, они бы были супер послушные Богу. Czy Pan Bóg tak ewangelizuje? Ewangelizuje li Bóg takim образом? Wiecie, w pierwszym liście do Koryntian, 9 rozdział i wiersze od 19 do 22 mamy takie słowa napisane. Będąc wolny wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi zyskał. My czytamy pierwsze posłanie Koryntian, głowa 9 i 19 stich. Ibo budući swobodny od wszystkich, ja wszystkim porobotil siebie, daby больше приобрести. To słowo zyskał jest używane wtedy, kiedy opisujemy starania chłopca, który chce pozyskać dziewczynę, żeby była jego żoną. И, например, это слово «приобрести» можно использовать тогда, когда вот молодой человек ухаживает за девушкой, хочет приобрести ее себе в жены. Он робит невероятные вещи, чтобы зыскать эту особу. Этот молодой человек, он делает разные вещи, чудесные и чудные, чтобы эта девушка была его. Но есть простые методы на то, чтобы кто-то кого-то кохал. Но есть более простые методы, чтобы кто-то кого-то полюбил. Вистарче купить пистолет i powiedzieć: kochasz mnie? Kto się odważy powiedzieć, że nie? Wystarczy wziąć pistolet, przedstawić i powiedzieć: lubisz li ty mnie? I kto skaże, że nie? Prostsze metody, nie trzeba tyle zabiegów robić. Prostej metody, nie nada tak starać. Ale apostoł Paweł mówi tak, że ja oddałem się w niewolę, aby zyskać. Zyskać. Apostoł Paweł mówi: ibo ja porobotil siebie, daby больше приобрести. I on się stał dla Żydów jako Żyd, aby Żydów zyskać. I on stał dla Judejów, był jak Judej, żeby przybrzyć Judejów. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakoby był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, ale aby tych, którzy są pod zakonem, zyskać. Dla podzakonnych był jak podzakonny, żeby przybrzyć podzakonnych. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A wszystko to robił po to, żeby tak czy inaczej, tą lub inną drogą, bez użycia pistoletu. I on robi wszystko, żeby jakimś образом nie используя pistolet. Zyskać. Приобрести. Zyskać ludzi. Приобрести людей для Бога. Miał efekty? Byli li efekty? Ludzie zmieniali swoje życie? Zmieniała się życie ludzi? Bez opowiadania o płonącym piekle? Nie rozkazuje im o garaściem adu. Bez przymusu, bez przemocy fizycznej czy nawet takiej psychicznej. Bez nasilia fizycznego ili emocjonalnego. Wiecie, Ellen White napisała w życiu Jezusa jedną z najpiękniejszych myśli. W knize życie Jezusa Ellen White napisała następujące słowa. Tylko przez miłość, miłość może być wzbudzona. Только благодаря любви любовь может проявиться и возрастать.
Nie ma żadnej innej metody, żeby można było spowodować, że ktoś kogoś pokocha. Нет никакого другого способа, который мог бы привести к тому, что кто-то кого-то полюбит. Pan Bóg nas miłuje tak jak Chrystus. Бог нас любит точно так же, как Иисус Христос. Он też chce zakończyć już to zło, które jest na świecie. Он тоже хочет закончить это зло. И też chce, żebyśmy byli z nim na wieki. И тоже хочет, чтобы мы вечно были с ним. Dokładnie tak jak Pan Jezus i on tego chce. Точно так же, как Иисус, Бог Отец тоже этого желает. Dlatego między innymi posłał tu Pana Jezusa, aby umarł za nas na krzyżu. Поэтому он тоже он послал Иисуса, чтобы тот погиб на кресте для нас. И gdyby to, co jest opisane w Ewangeliach, jak Pan Jezus cierpiał i umierał za nas, nie było dla nas tylko frazesem już teraz. I jeśli by to, że Jezus погиб, przyszedł na tę ziemię, погиб na krzyżu, nie było takim prosto jakimś sloganem dla nas, jakimś prosto informacji. Po prostu już się przyzwyczailiśmy do tej idei, Pan Jezus za nas umarł. My очень привыкли к этой мысли. Иисус умер за нас. То gdybyśmy to naprawdę przeżyli, если бы мы это действительно пережили в нашей жизни. Gdybyśmy tak jak Ellen White mówi, każdy dzień poświęcili z pół godziny na rozważanie śmierci Chrystusowej. И если бы мы так, как пишет Елена Уайт, каждый день посвящали минимум полчаса на размышление о смерти Иисуса, то вtedy to, co napisała Ellen White, że tylko miłość może wzbudzić miłość, spełniłoby się w naszym życiu. И тогда исполнились бы слова Елены Уайт в нашей жизни. Любовь рождает любовь. Jaki był Pan Jezus, kiedy chodził po świecie? Каким был Иисус, когда ходил по нашей земле? Wiecie, że on pozornie, nie chcę teraz się wdawać, bo już czas minął, ale pozornie łamał to wszystko, co kiedyś w Starym Testamencie napisał. On mówił do ludzi, którzy chcieli zabić kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, pewne rzeczy i oni odchodzili, a on mówi, ja cię też nie potępiam, a sam mówił, żeby kamionować takie. Jezus wierzyć nie chce. Ломал стереотипы, да, мы знаем, когда поймали женщину, пойманную на прелюбодеянии, то Иисус сказал некоторые слова, ее все оставили, хотя сам ранее говорил, что надо укаменовать такого человека. Bo jego zasadą życia było to, co jest napisane w Mateuszu, że trzciny nadłamanej nie dołamie, ani lnu tlącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. Так как его главной как бы мыслью, главным мотивом его жизни были слова, которые записаны в Евангелии от Матфея, 12 глава и 20 стих. «Трости надломлена не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы». Без przemocy. Без насилия. Только милость. Только любовь. Bo Bóg jest miłością. Czy czymś jeszcze? Бог jest любовью. Чем-то еще тоже? Jest jeszcze czymś oprócz miłości? Кроме любовью есть Бог еще чем-то? Na pewno powiecie, że sprawiedliwością, tak? Праведностью, да, можно сказать. Бог jest miłością. Бог является любовью. W tym tekście nie ma nic więcej. В этом тексте Ale jest też sprawiedliwy, oczywiście. Ничего более. Drodzy, króciutko już teraz, bo czas minął, ale chciałbym przeczytać pewne świadectwo też Ellen White o wychowaniu dzieci. I ono mi się skojarzyło z tym, jak Bóg traktuje nas. Bo prorok zawsze coś przedstawiał, zawsze coś obrazował swoim życiem. Jak Ozeasz miał się zakochać w nierządnicy i ją miłować. Nie tylko poślubić, ale naprawdę się zakochać. I Ellen White napisała takie słowa. Zwróćcie uwagę na słowo nigdy. Przepraszam. I teraz przeczytałem jeden cytat o wychowaniu dzieci, советy Ellen White. I proszę posłuchać. Nigdy nie pozwalałam sobie w strofowaniu moich dzieci na to, aby mój głos zmienił się w jakikolwiek sposób. Słowo nigdy. И обратите внимание на слово «никогда». Элен Уайт говорит, я никогда не позволяла себе, когда я вычитывала детей, чтобы мой голос менялся. Kiedy widziałam coś złego, czekałam, aż temperatura opadnie i podchodziłam do nich po tym, jak miały szansę na refleksję i wstyd. Zawstydzały się za każdym razem, kiedy miały godzinę lub dwie na przemyślenie sprawy. Я всегда ожидала, чтобы температура снизилась, и подходила к детям, и тогда им обращала внимание, и всегда давала им время, час-два, чтобы они могли обдумать свой поступок. И не буду этого читать дальше, але ту повторяется слово «никогда». Повторяется слово «я никогда». Что это значит «никогда»? Что значит «никогда»? Раз мне сдажило, але так позадно, то «никогда». Ну что-то раз я сделала, а так больше никогда. «Никогда» это значит «никогда». Nigdy, po prostu, nigdy to się... Udało wam się to?
żeby kiedy strofuje dziecko, nawet głosu nie zmienić? Nigdy to nigdy. I получилось ли у кого-то из вас, когда вы воспитывали детей, że mnie nie. Nie podnosić głosem? To jest możliwe, ale tylko w nadnaturalnej Bożej mocy. To jest możliwe tylko w nadnaturalnej Bożej mocy. I wiecie, kiedy to przeczytałem, to pomyślałem sobie, że taki jest Bóg. Taki właśnie jest Pan Bóg. On jak przyszedł do kobiety przy studni, to on jej nie wygarnął wszystkiego. I вот таким является Бог. Когда он встретился с женщиной возле того колодца, он ей ничего не сказал. Owszem, wspomniał o grzechach, ale było to tak wszystko zrobione, żeby tą osobę zyskać. Da, w общих чертах он вспомнил ей, да? Но он был настолько деликатным, чтобы ее приобрести для себя. Bo Bóg i Pan Jezus to jest czysta miłość. Бог и Иисус Христос является такой чистой любовью. Jak myślicie, czy kwestia doskonałości, kwestia przestrzegania przykazań, które Pan Jezus udowodnił, że człowiek może to robić? I jak wy думаете, вопрос совершенства, вопрос соблюдения закона, когда Иисус показал, что можно соблюдать закон? To jest Boże oczekiwanie w stosunku do nas? Является ли это Божьим ожиданием относительно нас? Jak myślicie, czy Bóg oczekuje od nas, że będziemy mu posłuszni? Ожидает ли Бог, что мы будем ему послушными? I teraz pomyśl, idź do kąta i pomyśl, co zrobiłeś źle, żebyś już więcej tego nie robił. Tak robi z nami? Jeśli ty nieposłuszny, idziesz w ugol i obdumaj wszystko, co ty zrobiłeś nieprawidłowo. Tak robi z nami Pan Bóg? Tak nie postępuje Bóg z nami? Czy On oczekuje od nas tego, żebyśmy po prostu byli doskonali? Ili, że Bóg ożydaje, żebyśmy byli prosto совершенными? Nie. To nie jest Boże oczekiwanie. To jest Boży dar. I to nie является Bożym ожиданием, to является takim благословением i darem od Boga. Pamiętacie kapłana Jozuego, który stał przed aniołem w brudnej szacie? Помните ли вы первосвященника Иисус Йозуэ? Йозуэ, так. Иисус Навин, который стоял в грязной одежде перед ангелом? Jak mógł tam przyjść w brudnej szacie? Przed Boga w brudnej szacie? Jak mógł? То есть не Иисус Навин, другой первосвященник, но пришел в грязной одежде. И как он мог явиться такой одежде перед лицом Божьим? Nie wstydło było być tam w tej brudnej szacie? Не было ему стыдно? Czemu się nie oczyścił wcześniej? Czemu nie przemyślał swojego życia? Почему не обдумал своей жизни? Почему пришел в грязной одежде? Ale Pan Bóg jest inny. Pan Bóg mówi, zdejmijcie z niego. No Bóg является другим, он говорит, снимите с него грязную. Ciekawe, że nie powiedział mu, rozbierz się. Почему он не сказал, разденься? Zrób coś. Zrób coś sobą, człowieku, bo tak nie możesz żyć. Измени свою жизнь, так нельзя дальше жить. Zdejmijcie. Снимите. Дайте ему nową szatę. Дайте ему новую одежду. Co potrzeba, żeby to się stało w naszym życiu? Powiedzcie mi, czego potrzebujemy? I co nam надо, żeby to исполнилось w naszej жизни? Jeszcze 10 lat życia i doświadczeń. Jeszcze 10 lat życia i różnych opytów. Albo przerażenie jeszcze kolejną wojną. Ili taki konkretny spuk jeszcze bardziej serioznej wojną. Ale Biblia mówi, że sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. No Biblia mówi, sprawiedliwy wiary żyć będzie. Czyli czego potrzebujemy? Co nam надо? Uwierzyć. Powierzyć. Czy Pan Jezus to jest ktoś taki, to mówi, wiesz, ja będę próbował Cię oczyścić. Może mi się uda, zobaczymy. Będę to robił, będę próbował. Zobaczymy, wyjdzie, to wyjdzie. Gawrzyć li nam Jezus, ja postaraję z Ciebie oczyścić, no ja nie znam, jak получится, się, ja będę starać się. Jak myślicie, taki jest nasz Bóg? Является ли таким наш Бог? Prawda, że nie? Ведь nie. Jeżeli On mówi, idź po wodzie, to co? Jest w tym jakiś problem? Jeśli on mówi, idź po wodzie, to może być w tym jakaś problema? Moi drodzy, kiedy jest małe dziecko, które ma 3 lata, kiedy jest malinki rybionek, któremu 3 года, i idzie chodnikiem, i idzie od trotuaru, jak długo trzeba, żeby się przewróciło? Сколько времени надо, чтобы он перевернулся, споткнулся? Ile kroków? Сколько шагов? Zaraz się wywróci, tak? Dlaczego? Dlaczego się wywraca? Почему переворачивается? Proszę? Mama go nie trzyma. Mama nie to po prostu są kamienie. Dziury, wyboje. Prawda? Nierówna powierzchność. Idzie, idzie, idzie. Kopnie do czegoś i leży. Udary to, co ale kiedy chwyci się taty za rękaw, jak długo pójdzie, żeby się przewrócić? No jeśli поймает papu za rękaw, jak długo będzie idzie i nie перевернется? Tak długo, aż nie będzie tak dużej dziury, która przeważy jego ciężar.
Prawda? Bo wtedy ten jego ciężar, kiedy wpada do głębokiej dziury, już nie będzie miał tyle siły, żeby się trzymać. I padnie. Musi być większa dziura, niż jak idzie sam. Kiedy dziecko tylko i wyłącznie nie przewróci się, idąc z tatą? Kiedy? Kiedy tata go trzyma za rękę. Dlaczego? Co za różnica, jak on się trzyma, albo tata go trzyma? Jaka jest w tym różnica? Silniejszy. Ciężar taty jest kilka razy większy niż tego dziecka, prawda? I to równoważy wszystko. Jeśli by ojciec trzymał nas za rękę, ojciec niebiański. Przepraszam, bo... Jejku. Spokojnie. I... Ребенок переворачивается сам, несмотря за то, как сильно он будет держаться папой, да? Как бы тяжесть его тела может быть сильнее этого, не знаю, неровности, может перевернуться, но когда отец держит его за руку, он не перевернется, так как отец намного более тяжесть его тела, более сильная всем тем неровностям. Если отец бы держал нас за руку, перевернемся? Нет шанс. Он потężный, он najpotężniejszy. I jeśli Bóg drży nas za ruku, możemy my przewrócić? Nie, tak jak On wszechsilny. Gdybyśmy tylko uwierzyli w to. Jeśli my tylko powierzymy w to. Wiecie, Pan Bóg zrobił mnóstwo rzeczy, żebyśmy wierzyli. Bóg zrobił mnóstwo różnych rzeczy, żebyśmy powierzyli. Nieustannie robi, żebyśmy wierzyli wszystko. Постоянно делает все, чтобы наша вера укреплялась. Powiem wam tylko na koniec taką rzecz. Kiedy rano budzicie się. I ja скажу вам последнюю мысль. Когда вы пробуждаетесь утром. Patrzycie na wschód. Смотрите на восход солнца. На небо. На небо. Czego się tam spodziewacie na tym niebie, na wschodzie? Czego? Czego? Słońca. Что вы ожидаете там на востоке? Солнца. Słońca. A dlaczego się tego tam spodziewacie? Почему ожидаете его? Proszę? Бо там zawsze było, tak? Zawsze było rano, więc nawet nie myślicie o tym, że go tam nie będzie. Солнце всегда находится, да, утром с восточной стороны, и у нас даже нет другой мысли, что его там не будет. Skąd оно się tam bierze rano? Откуда оно там берется? Skąd оно się tam rano bierze? Откуда берется утром солнце? Prawa natury takie są, nie? Природа так создала, да? Так то попросту с того великого вибуху się стало и teraz to krąży. После большого взрыва, да, все так. Liście do Hebrajczyków mamy napisane tak. Послание к евреям. Pierwszy rozdział, trzeci wiersz. Pierwsza глава. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swej mocy. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы своей. Co to znaczy wszystko? Что означает все? Skupia się tylko na słońcu i księżycu? Czy też może podtrzymać moje duchowe życie? Он сосредоточен только на солнце и на луне или может поддержать меня, мою духовную жизнь? Czy tak jak ojciec trzyma również mnie za rękę? Także jak Bóg, ojciec, держит меня за руку? Doskonałość nie jest Bożym oczekiwaniem w stosunku do nas. То, что мы будем совершенными, идеальными, Бог не ожидает этого от нас. Pan Jezus pokazał, że każdy człowiek, który wierzy, może przestrzegać przykazań. Jezus pokazał, że każdy człowiek, który искренне верит, on może соблюдать заповеди. Ale pokazał na jakiej zasadzie? No pokazał jakim образом. Bo nic sam z siebie czynić nie mogę. Tak jak sam z siebie człowiek niczego nie może zrobić. Powiedział Pan Jezus, prawda? Jezus tak сказал. Jeśli każde rano widzimy słońce, że ono nie spada, że tam jest, to bądźmy pewni, że zadba on o nas w tym dniu również. И когда мы утром видим солнце, то давайте не будем терять надежду, что в этот же день Бог позаботится тоже о нас. А вtedy pieczętowanie zostanie zakończone i Chrystus powróci. Amen. И тогда вот это накладание печати, оно закончится, Иисус вернется. Аминь.